Michał Świderski, rodowity Gliwiczanin, nawrócony również w Gliwicach. Czym się zajmuję na co dzień? Moje serce najbardziej jest chyba z moją rodziną. Jestem mężem jednej żony, ojcem trójki chłopaków. Na co dzień jestem liderem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej. To jest takie szerokie powiedzenie. Zajmuję się programami w internecie Dotyk Boga, na YouTubie, na Facebooku. Prowadzę ludzi, zakładam wspólnoty. Modlę się za chorych od 5-6 lat intensywnie. Ewangelizujemy, zakładamy wspólnoty w Polsce, za granicą. A na co dzień prowadzę zwykłe życie, jestem przedsiębiorcą, jestem informatykiem, mam swoje spółki informatyczne, także jestem chyba takim człowiekiem z pogranicza, który Boga zaprasza i do codzienności, i codzienność, i zwykłych ludzi zaprasza do Boga. Muszę powiedzieć, że z rodzinnego domu ja nie bardzo wyniosłem wiarę, jakby to, tak jak niektórzy w genach wynoszą wiarę. Tego u nas nie było. Moja rodzina była bardzo ciekawa w tym sensie, że wysyłano mnie do kościoła. Na zasadzie idźcie z bratem, idźcie do kościoła, ale nikt z nami tam nie szedł, więc myśmy szli do kościoła jako paczka chłopaków. No i w tym kościele działy się rzeczy przedziwne, tak? Najważniejsze było, kto ma jakie buty. Czasem różne rzeczyśmy oczywiście wchodzili na taki balkon i z tego balkonu różne rzeczy podczas mszy spadały na ludzi na dole. Czasem żeśmy z tego kościoła uciekali po prostu, bo nas ktoś gonił. Także bardziej to była taka atmosfera jak w Mikołajku, powiedzmy. Jakiejś takiej bandy łobuzów, chłopaków, którzy no, chcą być dobrzy, tylko im nie wychodzi. O, coś takiego. Też pod względem takim polityczno-religijnym to też było takie dziwne ułożenie u mnie w domu, dlatego że dziadkowie obydwoje byli w partii. A będąc w partii właściwie nie mieli prawa chodzić, mieli właśnie zakaz chodzenia do kościoła, ale dziadek jednocześnie był w partii, jednocześnie był tam wysoko postawiony w górnictwie i przy tym wszystkim chodził sobie ostentacyjnie do kościoła. Także to był całkowity taki miks przeciwności, takich przeciwieństw, w którym myśmy wyrastali. Czyli Pan Bóg gdzieś był, ale tak nie do końca. Z jednej strony bardzo serio, a z drugiej strony tak niby na żarty. No i myśmy w tym takim miksie wyrastali. I kiedy pojawiły się takie pierwsze młodzieńcze pytania, prawda, takie wchodzenie w dorosłość, kim jestem, czy Bóg faktycznie istnieje, czy Bóg jest w kościele, po co się starać, czy spełniać wszystkie te wymagania, prawda, wiadomo, że tu się pojawiały wszystkie te emocje, damsko-męskie historie. Muszę powiedzieć, że na moment tego mojego takiego dorastania Kościół nie dawał mi odpowiedzi jasnej i przekonującej, że powinienem iść właśnie drogą Ewangelii w Kościele katolickim. Do tego stopnia, jakby to we mnie nabrzmiewało, ja zawsze byłem jakby super inteligentny, bardzo do przodu i bardziej przekonywały mnie takie teorie, prawda, że wszystko samo się stworzyło w stylu Hawking, świat sam się wyewoluował nie wiadomo z czego i nie wiadomo do czego. I ja zabrnąłem w te klimaty tak daleko, że na lekcjach katechezy właściwie wchodziłem cały czas w polemikę i rozwalałem te lekcje w polemikę z księdzem czy z katechetą i mieszałem innym w głowach. To było coś takiego. Później weszła jakaś muzyka metalowa w ogóle, sztuki walki i tego typu historie. Koniec szkoły podstawowej i szkoła średnia. To wszyscy wiedzieli, że Świderski to jest no co najmniej materiał do ewangelizacji, tak? No i tak to właśnie wszystko było. Moja obecna żona, kiedy usłyszała, żeby to zobrazować, kiedy usłyszała, że ja się nawróciłem, to nie chciała w to wierzyć. Nie chciała w to wierzyć, pytała kilku osób i kilka osób potwierdziło z dawnej klasy podstawowej, stwierdziło, że faktycznie, że Świderskiemu odbiło chodzić do kościoła, tak? I nikt nie wie, o co chodzi, ale to jest chyba na serio, bo to trwa już parę lat. Tak? I ona stwierdziła, w takim razie muszę się z nim spotkać i porozmawiać, co się w nim stało, bo ona też szukała Boga. Czyli ja pokazuję, że ja byłem takim intelektualnym
ogniwem łączącym tych łobuzów klasowych ze światem zewnętrznym, czyli jakby ja ich chroniłem, dostarczałem im różnych wymówek czy jakichś argumentów. To tak mniej więcej wyglądało. Czyli widzimy, że tutaj Pan Bóg miał naprawdę pole do popisu, żeby mnie zdobyć, żeby mnie odnaleźć. I czyli ja ten imidż miałem taki na zewnątrz dosyć bojowy, tak? Sztuki walki, jakieś medytacje, jakieś muzyka metalowa ciężka, prawda? Strój odpowiedni, tak? Wszystko taki był, ten imidż był taki na zasadzie trzymajcie się z daleka, nie zadzierajcie ze mną. Natomiast w sercu działo się coś całkowicie odwrotnego. Całkowicie odwrotnego. Ja pamiętam dwa takie momenty, zazwyczaj o których się nie mówi, ale ja, kiedy już doświadczyłem Boga bardzo świadomie, odkryłem, czy bardziej Bóg mi przypomniał, że ja wcześniej już Go dwa razy doświadczyłem w życiu. I pierwszy moment to był dzień pierwszej Komunii Świętej. Ja poszedłem z moim bratem o rok starszym, czyli byłem jakby jako siedmiolatek byłem u komunii, ale przeżywałem tę komunię dosyć świadomie i pamiętam do dzisiaj jeden dzień, to już było 30 parę lat temu przecież, i wtedy szał był na tak zwane gumy kulki. Nie wiem, wy już pewnie tego nie pamiętacie, ale gumy kulki to było tak jak waluta, tak jakby teraz mieć złote monety. I największy prezent, który dostałem właśnie z okazji pierwszej komunii, to były właśnie paczki, całe paczki, takie wagoniki gumek kulek. I pamiętam, że siadłem sobie w pokoju, poprosiłem, żeby wszyscy wyszli, jako siedmioletnie dziecko, żeby wszyscy wyszli, zamknąłem pokój i nie jadłem tych gumek kulek, ani ich nie chowałem po kątach, tylko siedziałem i doświadczałem czegoś w sercu. Ja nie umiałem tego nazwać, nikt mi nie tłumaczył, że to jest doświadczenie Boga. Ja doświadczałem pokoju, takiego miłosnego pokoju w sercu. Ale nie umiałem tego nazwać. Nie umiałem tego powiązać, że to jest wynik właśnie przyjętej pierwszej komunii. Ja tylko wiedziałem, że to się dzieje. Ja chciałem, żeby to trwało. Ale przez to, że nie wiedziałem, że to jest wynik pierwszej komunii, i przez to, że nie umiałem wrócić, jakby to nie zrozumiałem jako dziecko tej wartości i tego zaproszenia właśnie do częstego korzystania z Eucharystii. Tak jak pokazałem, później to bardziej toczyło się tak jak w Mikołajku, taka banda chłopaków, która biegła do kościoła, robiła w tym kościele różne rzeczy i wybiegała z niego, prawda? Więc takie było później to przeżywanie mszy, później był to właśnie ten czas nastoletni, to już opowiadałem o tym. Ale w tym czasie nastoletnim Pan Bóg upomniał się w bardzo ciekawym momencie, mianowicie podczas bierzmowania. Podczas bierzmowania to też był, nie chcę nikogo urazić, ale ja pokazuję, że tak naprawdę było. Moje dzieci mnie pytają, tato, jak ty masz na trzecie imię? Ja nie pamiętam. Dlaczego ja nie pamiętam? Otóż dlatego, że jako chłopcy wymyślaliśmy różne głupoty. Tak każdy wymyślał, kto wymyśli głupsze imię do bierzmowania. No więc chyba wymyśliłem Adolfa. No i jak biskup usłyszał tego Adolfa, to nadał mi jakieś inne imię, tylko że ja już go nie zapamiętałem. Tak? Już podczas nałożenia rąk, podczas bierzmowania po prostu zmienił mi to imię. Takie było nasze nastawienie wtedy. Myśmy w ogóle nie rozumieli, o co chodzi w tym bierzmowaniu, ale jednak coś się stało. Od dnia bierzmowania każdego wieczora ja zacząłem się modlić. Wcześniej się w ogóle nie modliłem. Zaczynałem się modlić i nie wiedziałem za bardzo, jak się modlić, więc mówiłem Ojcze Nasz. Więc mówiłem Ojcze Nasz sobie tak po cichu, ale stwierdzałem, kurczę, nie wiem, czy do końca dobrze je powiedziałem, więc powtarzałem je jeszcze raz, żeby na pewno było dobrze. I wtedy, o, dobra, pomodliłem się, mogę i spać. Czyli zaczęło się coś takiego, że w ogóle zacząłem odczuwać potrzebę modlitwy i to narastało. To z wiekiem narastało. I gdzieś, jak miałem właśnie 16-17 lat, to doszło do czegoś takiego, że ja w tym momencie miałem taki moment kontestacji w ogóle Kościoła katolickiego i stwierdziłem, to jest wszystko takie martwe, to jest takie smętne, na pewno tutaj Boga w tym nie ma. Więc zacząłem szukać w jakichś religiach wschodu. I byłem nawet na takich obozach, tam obozy takie treningowe z karate, żeśmy tam medytowali. I myśmy chcieli się z tymi duchami skontaktować, ale zawsze zanim żeśmy te medytacje mieli, no to ja tą moją modlitwę Ojcze Nasz, czy tam Zdrowaś Mario, no bo zaczynamy się modlić, no to ja się modlę tak jak umiem. No i mówiłem takie proste dziecięce modlitwy. I nie wiedziałem nawet, że to mnie uchroniło naprawdę przed jakimiś demonicznymi problemami. Ale wtedy na przykład byli chłopcy,
którzy podczas medytacji właśnie padali na ziemię i mieli jakieś wizje. I myśmy tak strasznie im zazdrościli, że my też byśmy chcieli tak mieć, ale nam się nigdy nie udawało. No po latach się dowiedziałem, dlaczego nam się nie udawało, no bo myśmy z bratem, czy później ja sam też, po prostu na początku zwracali się do Boga Jahwe, do Boga prawdziwego i On nas po prostu chronił. A tamci chłopcy tego nie robili i później mieli kłopoty, naprawdę takie ciężkie kłopoty duchowe. No ale pokazuje, prawda, i w tym tyglu takiego zamieszania młodzieżowego to poszukiwanie Boga było cały czas. Każdy weekend ja spędzałem w górach. Sam, albo z bratem, albo jeszcze z jakąś większą grupą. I chodzenie po górach to nie było dla mnie po prostu jakieś tam wycieczkowanie, tylko to było sanktuarium. Ja jakby intuicyjnie czułem, że Bóg w górach, w cudzysłowie, jest bardziej niż w mieście. Że tam jest mniej grzechu, że tam jest wszystko mniej skażone. I ja chodziłem, patrzyłem na tą przyrodę, modliłem się tak, jak umiałem i szukałem Boga w swoim sercu. To było takie niesamowite doświadczenie wieloletniego szukania Boga, którego imienia nie znam. Ja się czułem tak jak Abraham, zanim Bóg do niego przemówił. Tak? I co jest piękne w tym? Piękne w tym jest, że Bóg odpowiadał na modlitwę grzesznika, młodego grzesznika zagubionego, który go szuka szczerze. I wtedy właśnie, ja to też pokazuję, wtedy Kazik Staszewski nagrał taką piosenkę, ona była wtedy popularna, tak bardzo chciałbym zostać kumplem Twym. I ja nie wiedziałem, że on ją też śpiewa w takim poszukiwaniu Boga, ale ja ją też tak śpiewałem. Dla mnie to było dokładnie poszukiwanie Boga. Ja chodziłem i ja śpiewałem tę piosenkę, to była moja modlitwa. Ja chciałem być kumplem Boga, którego nie znałem, nie wiedziałem, jak ma na imię. Wiedziałem, że jest, czułem, że jest, wiedziałem, że nie może go nie być i szukałem go przez wiele lat właśnie w taki sposób. I na tych moich drogach takich właśnie górskich spotykałem różnych ludzi, i lepszych, i gorszych, i milszych, i mniej miłych. I wyrobiłem sobie takie zdanie, zauważyłem to po prostu, że te osoby, które poczęstowały mnie często jedzeniem, jak nie miałem jedzenia, bo myśmy chodzili w takim stylu bardzo, jakby to powiedzieć, ascetycznym, tak, że na przykład był zakaz wchodzenia do schronisk, trzeba było spać na dworze, różne takie mieliśmy pomysły, takie były to bardzo takie, to wszystko musiało być takie bardzo, jakby to nazwać, groźne i takie tajemnicze, nie wiadomo jakie. Ale zauważyłem, że te osoby, które były dla nas miłe, one albo chodziły w niedzielę do kościoła, albo po kryjomu, to też jest ciekawe, po kryjomu czytały Ewangelię, tak? Doszło kiedyś do takiej sytuacji, że właśnie osoba, która była taka otwarta, ciepła, miła, ja przyuważyłem, że ona wieczorem coś czyta. I ja zapytałem, słuchaj, co ty tam czytasz w namiocie, tam taką książeczkę? A ona mówi, taka wystraszona, taka zawstydzona, mówi, no, że to jest Pismo Święte. Ja mówię, pokaż, no bo kurczę, chyba nigdy nie czytałem, pokaż mi to. I tak patrzę, mówię, no, nic z tego nie rozumiem, ale stwierdziłem, skoro ta osoba, która mi imponuje tym wewnętrznym ciepłem, czyta Ewangelię, to po powrocie ja też sobie kupiłem Ewangelię i zacząłem czytać. I Bóg mi świadkiem, nie rozumiałem absolutnie nic. Czytałem, zacząłem od Starego Testamentu, nic nie rozumiałem. Później Ewangelię. No, co Pan Jezus chodził, mówił, uzdrawiał, to było ok. Ale później listy świętego Pawła. Stwierdziłem, że to jest, no, fascynujące, ale zupełnie nie rozumiem, co tu się dzieje, prawda? I to jest ważne, właśnie, żeby to chcę pokazać, że Słowo Boże było jakby zakryte. Ja je czytałem, ale ono było zakryte przede mną. I przyszedł taki moment, kiedy miałem lat 18, to był dokładnie 12 listopad, ostatnio, ja mówiłem w świadectwach, że rok 96, ale ostatnio policzyłem, że jednak chyba 95, bo to miałem dokładnie 18 lat, 12 listopad i ja wracałem ze ścianki wspinaczkowej i słyszę, że w kościółku w Gliwicach ktoś gra na gitarze, a gitara to było od razu jasne skojarzenie, ognisko, góry, poszukiwanie Boga. To też jest ciekawe, jak Pan Bóg do nas mówi naszym językiem. I stwierdziłem, o, tam ktoś gra na gitarze, to ja tam wejdę. Nigdy nie chodziłem do tego kościółka akademickiego, jeszcze nie byłem studentem, więc to jakby był inny świat. I wchodzę, a tam ewangelizacja.
A tam ludzie wychodzą i mówią o tym, jak Pan Bóg objawił im siebie, jak doświadczyli Jego miłości, jak doświadczyli uzdrowienia relacji, na przykład z siostrą czy z matką. I ja stwierdziłem, ja też potrzebuję miłości, ja też potrzebuję uzdrowienia relacji z bratem, z rodzicami, ja też potrzebuję przebaczenia grzechów. Ja miałem bardzo jasną świadomość tego, że żyję w grzechu. To było dla mnie jasne. I stwierdziłem, ja też tego potrzebuję. I wyszedł w pewnym momencie człowiek i mówi, jeżeli chciałbyś teraz rozpocząć życie z Bogiem, jeżeli chciałbyś zacząć życie z Jezusem, to teraz jest czas podjęcia decyzji. No, ja w tym momencie, ja zawsze byłem takim twardym człowiekiem, jakby nie znałem też emocji. Uważałem, że emocje są dla kobiet, mężczyzn. No, mężczyzn to jest przejaw jakiejś słabości, więc nie przyznawałem się nigdy do emocji. A tu naraz, kiedy padło to zaproszenie, że teraz możesz podjąć decyzję, czy idziesz za Jezusem, albo nie idziesz, ale to jest na całe życie i nie ma odwrotu, to nogi się ugięły pode mną. Dlaczego się nogi ugięły? Dlatego, że ja moim sercem wiedziałem, że ten Bóg, którego szukam w tych górach, ten Bóg, którego szukam po omacku, że On naraz mówi do mnie, że to jest dzień Twojej decyzji. I ja wtedy powiedziałem w swoim sercu, mówię tak, Panie Jezu, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, jeżeli to zaproszenie jest prawdziwe, to ja powiem Tobie tak i to będzie tak na całe moje życie. Ja Ci oddam całe moje życie, będę żył dla Ciebie i dla Ciebie zrezygnuję ze wszystkich grzechów. Ale jeżeli to jest nieprawda, jeżeli Ty nie wejdziesz do mojego serca, to jest ostatni raz, jak rozmawiamy na ten temat. I to było śmiertelnie poważne, to była decyzja absolutnie jakby zmieniająca kierunek mojego życia. I kiedy ja wypowiedziałem tak tą decyzję, że ja oddaję Tobie moje życie, zapraszam Cię do mojego serca, rezygnuję z grzechu, to wydarzyło się coś niesłychanego, czego nie doświadczyłem, znaczy w takiej mniejszej formie doświadczyłem właśnie podczas pierwszej komunii. Ja doświadczyłem tak niesamowitej miłości, która zalewa moje serce. Moje serce było zawsze pełne tak jakby smoły, smutku, smoły, ciemności, depresji. I naraz to wszystko odeszło z mojego serca, naraz tam było jasno, naraz była miłość. Naraz, ja wtedy też nie wiedziałem, ja miałem wizję, że mam ojca i matkę w niebie. To było coś niesamowitego, że jestem usynowiony, że nie jestem sierotą, która chodzi po świecie, prawda, tak jak czytamy, jak święty Paweł mówi, bez Boga i bez nadziei na świecie. Nie, ja naraz poczułem, że jestem usynowiony, ja jestem synem. To było tak niesamowite doświadczenie, że ja wracając z tych rekolekcji właśnie tego dnia, ja obtańczyłem wszystkie latarnie po drodze do domu. I to był dopiero początek. Ja wtedy nie wiedziałem, że powinienem iść do spowiedzi, ale w cudzysłowie to coś, co weszło do mojego serca, zachęcało mnie, żebym poszedł do spowiedzi. I następnego dnia nie mogłem pójść na rekolekcję, poszedłem na ostatni dzień i przepraszałem Boga. Uwaga, osoba młoda, która żyła w grzechu ciężkim od lat, naraz ja przepraszałem Boga, że jeszcze nie byłem u spowiedzi, bo czułem, nikt mi nie kazał, ja czułem, że powinienem pójść. I poszedłem. To było coś niesamowitego. No teraz oczywiście wiem, że to Duch Święty, który uczył mnie od wewnątrz, co mam robić. I to był taki niesamowity czas, kiedy niewiele wiedziałem, a wiele się działo. Na przykład brałem to Pismo Święte, którego wcześniej nie rozumiałem i naraz całkowicie je rozumiałem. Tak jakby ktoś otworzył mi głowę po prostu. Tak jakby teraz wiem, że to się nazywa w teologii, to się nazywa wiedza wlana. To był ten moment, kiedy ja poznałem Pismo Święte od wewnątrz. Czytałem listy Pawła, Piotra, Jakuba. No to jest oczywiste. To jest wszystko bardzo logiczne. Wszystko to jest oczywiste. Wszystko, co było wcześniej zakryte, całkowicie niespójne, niezrozumiałe, stało się spójne, zrozumiałe, praktyczne, oczywiste. Oczywiste. W jednym momencie, jednej nocy. Co dalej? Ja
wchodziłem do kościoła i ja dokładnie wiedziałem, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Ja to po prostu czułem sercem. I ktoś mówił, Michał, przyklęknie. Ja mówię, nie, tu nie ma Najświętszego Sakramentu. A faktycznie, nie świeci się, bo tam jest, u nas tak w katedrze jest, że jest przenoszony do bocznej kaplicy. Faktycznie, jest tam. I to były takie rzeczy, czyli to moje wejście w chrześcijaństwo, czy wejście w ogóle do kościoła było takie po prostu z przytupem, ale ja wierzę, że ono takie było dlatego, że ja naprawdę całe moje serce i całe moje życie oddałem Bogu. W jednym momencie. Co się też stało? Moje nałogowe grzechy, z którymi się zmagałem, po prostu zniknęły. Bóg mi dał siłę pokonać rzeczy. Ja wcześniej jakieś medytowałem, żeby... To też ciekawe, ja medytowałem, żeby pokonać grzechy. I im bardziej medytowałem, tym gorzej było z tymi grzechami. To też pokazuje jakby, dokąd te medytacje prowadzą. A naraz, kiedy zaprosiłem Jezusa do serca i kiedy On mnie napełnił Duchem Świętym, to te rzeczy po prostu odeszły. Po prostu miałem siłę wygrać ze swoimi słabościami. Po raz pierwszy w życiu. To było coś niesamowitego. No i co się zmieniło? Zmieniło się wszystko. Wtedy był taki czas, kiedy jeszcze Rumuni żebrali po ulicach, siedzieli, prawda? To była jesień i oni siedzieli, prawda, na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach. I Bóg mi świadkiem, ja wcześniej ich nigdy nie widziałem. Ja nie umiem tego wytłumaczyć, ale ci ludzie mnie w ogóle nie interesowali. Ja ich nie traktowałem nawet jako ludzi. Ja ich nigdy nie widziałem. Ja ich pierwszy raz w ogóle zobaczyłem, że tam ktoś siedzi, że mu jest zimno, że on potrzebuje jedzenia, pieniędzy, czegokolwiek. Później z tego też było kupę śmiechu, jak się zacząłem zajmować tam pokryjomu jakimiś ludźmi bezdomnymi, to nie wiedziałem, jak oni też funkcjonują, jak wykorzystują. Z tego było kupę później różnych ciekawych historii. Ale co się stało? W ogóle Bóg otworzył moje serce na miłość. Ja wcześniej takiego pojęcia nie znałem jak miłość. Żeby bezinteresownie kogoś zauważyć, zatroszczyć się o kogoś, to w ogóle nie istniało w moim słowniku, w mojej mentalności nie było takich pojęć. I to się po prostu stało naraz. Co dalej? Ja odczułem potrzebę przyjaźni, bliższych relacji w ogóle. Czyli Bóg jakby odblokował emocjonalność we mnie. I później też przez 2-3 lata Bóg uzdrawiał moje serce, napełniając to serce swoją miłością. Ja bym tak to powiedział. Na każdej Eucharystii, na każdym uwielbieniu, na każdej modlitwie miałem doświadczenie Bożej miłości i Bóg mówił mi w sercu jedną rzecz. Ja Ciebie po prostu kocham. Ja Ciebie kocham, Michał. Bóg mi mówił to setki i tysiące razy. Aż do momentu, kiedy to doświadczenie i to słowo uzdrowiło moje serce, tak że ja teraz mogę być mężem i mogę być ojcem, a wcześniej byłbym niezdolny. Pewnie jakby mnie psycholog czy psychiatra tam zdiagnozował, to by stwierdził, że jestem upośledzony emocjonalnie i nie mogę wejść w relacje, bo tak było. Ja nie umiałem wchodzić w relacje z innymi ludźmi. I Bóg zrobił mi taką terapię miłosną przez całe lata, przez doświadczenie miłości i mówienie mi o tym, że mnie kocha. I to uzdrowiło moje serce. Co się dalej stało? No dalej się stała ciekawa rzecz w szkole średniej. To była końcówka szkoły średniej. No i ja wszyscy wiedzieli, ja byłem taki hachar, powiedzmy tam, metalowy i tak dalej. I naraz, z dnia na dzień, ja zacząłem się inaczej ubierać. Nikt mi nie kazał. Sam stwierdziłem, po co mi takie jakieś czarne, dziadowskie jakieś ubrania. Zacząłem się inaczej ubierać. I zacząłem mówić innym o Bogu. To już w ogóle był szok największy. Bo później się okazało, że było takie grono kilku osób, które się skrzyknęło, oni się za mnie modlili, oni chcieli mnie zewangelizować, oni chcieli mi mówić o Bogu, tylko oni mówili tak bardzo nieporadnie, na zasadzie, Michał, chodź z nami do kościoła. No a ja pytałem, no po co mam z wami iść do tego kościoła? No bo fajnie się pomodlimy, no ale wiesz, no ja tak nie bardzo wierzę w Boga, no to co mi tam twoja modlitwa? Oni nie umieli do mnie podejść. I naraz ja mówię, słuchajcie, doświadczyłem Boga, o którym chcieliście mi powiedzieć. A oni naraz, to oni naraz byli zadziwieni. No jak to doświadczyłeś? No i opowiadam im, że Bóg zabrał moje grzechy, że Pan Jezus uzdrowia moje serce, że to Pismo Święte poznaje, że te sakramenty poznaje, że to wszystko jest oczywiste, to co oni chcieli mi powiedzieć. I naraz oni byli w szoku na zasadzie, no ale jak tak, to tak może działać po prostu? Ja mówię, no chyba to chcieliście mi właśnie powiedzieć, że to po prostu działa. No nie wiem, no
No i nareszcie okazało, że osoby, które chciały mnie ewangelizować, same były niezewangelizowane. To znaczy, nie miały realnego doświadczenia Boga w swoim życiu. One znały teorię, dobrą teorię, ale jeszcze nie w praktyce zastosowaną. A ja przyszedłem już z praktyką. Rodzice oczywiście wiedzieli, że ze mną coś się wcześniej złego dzieje, ale nie wiedzieli, co na to począć. A później odwyrknąłem się w drugą stronę i byli bardzo zaniepokojeni, co mi teraz odbiło. Co mi odbiło? Tak. I zakazali mi chodzić do kościoła. Był taki czas, że faktycznie rodzice tam nie pozwalali i tak dalej. Były różne napięcia na tym tle. I później oni mi to też tłumaczyli, że naprawdę bali się, że ja po prostu zmarnuję sobie życie, że po prostu coś mi odbiło i ja naraz zrobię coś głupiego. No, dzięki Bogu życia, mam nadzieję, nie zmarnowałem. Po latach rodzice widzą, że to, co się we mnie wydarzyło, jest prawdziwe. Sami też przybliżyli się do Boga, do Kościoła. Inaczej to wszystko teraz u nas wygląda w domu. Natomiast początek był taki mocno spektakularny i zadziwiający dla całego otoczenia. Tak to można nazwać. Innymi słowami się tego nie da nazwać. Michał Świderski, wierzę w Boga.